Hej, witam was. Hej, witam was serdecznie. Z tej strony Hallak. Słuchajcie, moi drodzy, kolejne pytania, kolejne odpowiedzi. Bez zbędnych tutaj wstępów jedziemy. Kolega Wiktor i R. Czy będziesz eksplorował mapy Breslau i Kosmodrom, które wejdą do War Thunder? A jeszcze tylko jedno powiem, że powtórki, które mi nie startowały, nagle po kolejnym mini-patchu zaczęły mi startować, więc dzisiaj je prawdopodobnie teraz oglądacie. No jeżeli wystartowały, to się bardzo cieszę, ponieważ tam super wyniki kręciliście, także życzę fajnego oglądania i słuchania. Czy będę eksplorował te mapy? Słuchaj, nie wiem, o co ci chodzi, jeżeli masz na myśli co masz na myśli, mówiąc, pisząc eksplorowanie. Oczywiście chcę zobaczyć mapę Breslau, zobaczymy, jak wygląda w War Thunderze, aczkolwiek z tego, co wiem, no żadnego upgrade'u grafiki w War Thunderze nie było, więc nie należy spodziewać się jakiegoś super, super mapy, ale na pewno zrobimy streama z War Thundera i spokojnie tam wszystko. A może newsa jakiegoś zrobię? Tak, chyba newsa, to chyba najwłaściwsze będzie. Dalej, kolega Burta. Dlaczego nie nagrałeś pełnego filmu o czołgach za program rekrutacyjny? Tak, to ja jestem tym graczem, który ciągle gadał na streamach, ale na ostatnim mu się znudziło. I wiem, że nagrałeś dwa filmy. W jednym zawarłeś wszystkie nagrody dla rekruta, a w drugim tylko trzy najlepsze. Aha. No dobra, to postaram się w tym tygodniu ten film. Dobra, na pewno nagram ten film w tym tygodniu. Może jutro nawet, ale wtedy to już będzie oprócz tych trzech, moim zdaniem, najlepszych. Dwa, czy powtórka Patriotem 1847 Expa ma szansę? Ogólnie z powtórkami u mnie jest tak, że szanse mają powtórki, które osiągają pewne progi, tak? Czyli na przykład próg 2000 Expa, to jest raz, 10 fragów, to jest dwa, 10 tysięcy obrażeń, to jest trzy. W innych powtórkach zdaję sobie sprawę, że ten system jest po prostu, powiedzmy, wadliwy, tak? Bo przez to ktoś może zrobić na przykład 9 tysięcy uszkodzeń i zrobić 5 razy lepszą bitwę niż taki, kto zrobi 11 tysięcy uszkodzeń. To znaczy ciekawszą do oglądania, prawda? Ciekawszą do omawiania też. Z ciekawszymi miejscówkami, ciekawszymi zagraniami. Natomiast no, nie mam możliwości oglądania wszystkich bitew. Znaczy, może inaczej, mam takie możliwości, ale to bym musiał naprawdę sporą część dnia przeznaczyć na oglądanie bitew, co, no jak wiecie, nie bardzo mi się tutaj zgrywa z czasem. Także zdaję sobie sprawę, że w tym systemie dużo powtórek fajnych odchodzi. Trzecie pytanie, co sądzę o AMX-ie 1375? Cóż, mogę powiedzieć, dawno nie grałem tymi pojazdami, począwszy od AMX-a 12. Kiedyś one były takie nowe i takie inne ze względu na ten magazynek. Dzisiaj chyba nie robią aż tak wrażenia na nikim, chociaż dostały spore buffy, bo kiedyś, przypominam wam, że te czołgi w ogóle nie opuszczały lufy praktycznie i celności były tragiczne, z tego co pamiętam. Dzisiaj nie potrafię ci odpowiedzieć na to pytanie, bo po prostu kilka lat nie grałem AMX-em 1375. Czwarte. Gdzie jest moja plakietka dla bramkarza? No, mój drogi, powinieneś wiedzieć, że plakietka dla bramkarza jest do odebrania w Vanessie. Dalej. Bartosz Sokołowski. Na ile oceniasz szansę na wprowadzenie tieru 11 do WoD w rozsądnym horyzoncie czasowym? No, ciekawe, co to oznacza dla ciebie, rozsądny horyzont czasowy. Ja myślę, że to jest pewne. To znaczy, ja oceniam szansę na wprowadzenie tieru 11 do WoD-a na 100%. Ewentualnie może to inaczej się będzie nazywało, tak? Może to nie będzie się nazywało tier 11, tylko, kurczę, nie wiem, grupa druga albo coś takiego. W każdym razie oceniam szansę na 100% na wprowadzenie czołgów lepszych od obecnych dziesiątek. O, w ten sposób ci mogę powiedzieć. Czy to będzie się nazywało tier 11, czy jakoś inaczej, to już nie moja broszka. Kolega Kacpi X, ile na wadze aktualnie? Kolego sympatyczny, za dużo. Zdecydowanie za dużo, bardzo dużo. Kolega Kamil,
Jak twoim zdaniem będzie wyglądał WOT w przyszłości? O kurczę, jakie pytanie ciekawe. Jak będzie wyglądał WOT w przyszłości? Po pierwsze, czego na pewno możemy się spodziewać, to tak jak tu wcześniej wspomniałem, kolejnych czołgów, lepszych czołgów. W tą stronę WOT w pewnym momencie będzie musiał pójść. Po drugie, będzie to na pewno jeszcze usprawnienie grafiki. Czyli, no, dzisiaj grafika w WOT-cie już jest moim zdaniem na bardzo dobrym poziomie, jak na tego typu grę. Jeżeli myślicie, że jest słaba, to porównajcie sobie na przykład z grafiką w War Thunderze czy grafiką w Armored Warfare i zobaczycie, jaka jest różnica. Chociaż tu należy dodać, że w War Thunderze mapy są w zupełnie innej skali, więc ja nie wiem, czy byłby komputer w stanie uciągnąć bardzo dużą mapę War Thunderową z grafiką takiej jakości, jak jest w WOT-cie. Szczerze mówiąc, wątpię. Mogłoby to być bardzo, bardzo trudne, naprawdę. Ale w końcu komputery mamy coraz lepsze, coraz lepsze. Moim zdaniem w końcu gadziny usprawnią tą mapę. Tylko trzeba mieć na uwadze to, że cały ten ich engine, cała ta ich machina graficzna była robiona pod samoloty kiedyś, prawda? Pod samoloty. I jeżeli chodzi o granie samolotami, to te mapy z góry wyglądają fenomenalnie, fantastycznie wyglądają. Natomiast, no, zaadoptowano to samo do czołgów i może jak... kiedy czołgi wychodziły w War Thunderze, ta grafika była spoko, była ok. No ale to już minęło trochę lat, a grafika praktycznie, no ona tam jakieś upgrade'y miała, kolejny pododawali i tak dalej, jakieś cieniowanie, ale ciągle są te same modele drzew, te same modele kiepskie, trzeba dodać krzaków, jakichś, no, budynków przede wszystkim, tekstury budynków, złożoność modeli budynków, no ale to wszystko jest, słuchajcie, War Thunder, moim zdaniem jest przed nim też świetlana przyszłość, tak samo jak przed WOT-em, to będą dwie takie główne gry, część graczy będzie grało i w to, niektórym się będzie podobał bardziej WOT, innym War Thunder, obie te gry moim zdaniem graficznie będą szły do przodu. Co do jeszcze, co do WOT-a, no liczę na wprowadzenie kiedyś pogodowych warunków. Zobaczymy, czy tak będzie. Prawdopodobnie to by zmieniło zupełnie rozgrywkę, a przynajmniej pogoda, jaką ja bym widział w WOT-cie, zupełnie zmieniłaby rozgrywkę na mapkach, ponieważ rozgrywka stałaby się mniej schematyczna. Nie byłoby takiego schematu, że jak raz stosuję na Malinówce, to na przykład tu jedziemy i tu jedziemy i właściwie innych możliwości nie ma. Moim zdaniem przy wprowadzeniu pewnych zmian pogodowych, które wpływałyby na widoczność, no to by otworzyło zupełnie inne możliwości, zwłaszcza, że chciałbym, żeby pogoda była zmienna. Że losując jakąś mapkę nie wiedzielibyśmy, że ona będzie w deszczu, ani też nie wiedzielibyśmy, czy ten deszcz zacznie się w pierwszej minucie, czy w 14 minucie bitwy, tak? To by musiało być wszystko losowe. To samo jakieś burze piaskowe na pustyni, jakieś śnieżyce, zamiecie śnieżne, jakieś deszcz typu tam kapuśniaczek, jakaś ulewa. Kapuśniaczek na przykład ogranicza widzenie o powiedzmy 5%, ulewa ogranicza widzenie o 15%, mgła ogranicza widzenie na przykład, kurczę, o 70%. No takie totalnie losowe zdarzenia to by niesamowicie urozmaiciło rozgrywkę. Ona oczywiście dla tych osób, którym to, co teraz jest, pasuje, bo jest taki w każdej grze, w polityce i we wszystkim jest tak zwany beton. Beton to jest zazwyczaj to, że ludziom pasuje tak, jak jest i oni by już nic nie chcieli zmieniać. Wszędzie jest taki beton, w WOT-cie też tego betonu trochę jest. Natomiast, no bo wiadomo, jak zrobią pogodę zmienną, to na przykład
wypracowane nasze taktyki już się mogą nie sprawdzić, więc nasze wyniki mogą być troszeczkę inne, na przykład gorsze. A z drugiej strony gracz, który jest, no, ma mniejsze umiejętności, może nawet fuksem jakoś tą pogodę wykorzysta i może przetrzebić tego mocniejszego. Oczywiście stawiam tutaj, podkreślam, to fuksem, ponieważ gracz ogarnięty, gracz z doświadczeniem, gracz znający pojazdy i mapy, zawsze będzie, nieważne jakie zmiany wejdą do WOTA, zawsze będzie miał przewagę nad graczem niedoświadczonym albo graczem kiepskim. To po prostu, tego się nie da ominąć. Cokolwiek, nawet RNG, jakbyśmy zrobili, kurka, no nie wiem, 50%, tak? Rozstrzał penetracji, czy coś. To i tak wiadomo, że gracz ten dobry zwycięży nad graczem tym słabszym. Chociaż pewnie nie już tak pewnie, ponieważ w tym momencie jego umiejętności miałyby po prostu mniejszy wpływ na bitwę, prawda? Bo część tego, nie wiem jak to powiedzieć, część przewagi mogłaby jakiejś drużynie lub jakiemuś graczowi zapewnić właśnie ta pogoda, która na przykład ograniczałaby widzenia. No dla mnie takie zmiany byłyby fajne. Oprócz tego, cóż, więcej czołgów, wiadomo, bardzo możliwe, że czołgi pływające, bardzo możliwe, że mapy większe, zwłaszcza mapy większe pewnie by były dla czołgów powyżej 10 poziomu lub na przykład powyżej 8 poziomu losowane. Aczkolwiek na tych poziomach jest dużo bardzo wolnych czołgów i to pewnie hamuje, zdecydowanie hamuje Wargaming przed wprowadzeniem takich map. No bo z jednej strony taki T-54 będzie sobie rewelacyjnie radził, ale z drugiej strony E-75 już niestety, no, nie dość, że jest wolniejszy, to jeszcze większa mapka spowodowałaby, że z góry trzeba było decydować, którą stroną jedziemy i już nie byłoby w ogóle możliwości odwrotu praktycznie na bardzo, na przykład na mapce 2x2, prawda? Natomiast WOT musi się ewoluować, musi się zmieniać. Najbardziej, że tak powiem, dla nas bezpieczną zmianą to są wszelkie zmiany w grafice, tak? Czyli modele budynków, drzew, jakichś obiektów na mapach, plus jakość tekstur, jakość oświetlenia. No to jest naturalne, to będzie się zmieniało. Nie wiem, kiedy jakiś update potężny będzie, ale pewnie za rok, dwa znowu dostaniemy zupełnie przebudowany WOT typu inne oświetlenie, inna trawa na przykład, inna roślinność i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że za około 2 lata na pewno na coś takiego możemy liczyć, a może wcześniej, zobaczymy. W każdym razie WOT, no to jest gra tasiemiec, tak? To już tego typu gry nie umierają, ponieważ twórcy nie pozwalają im umrzeć. Ciągle są reklamy tego, ciągle youtuberzy nagrywają, więc również robią reklamę tej grze i ciągle wchodzą aktualizacje, czyli gracz, który gra, nie czuje, że firma po prostu odpuściła i chce tylko kasę od nich, a w zamian kompletnie nic w grze nie zmienia, bo jednak zmiany ciągle w WOT-cie są na lepsze, na gorsze, ale jednak są. I to jest warunek niezbędny do tego, żeby gra żyła. Jeżeli Wargaming tutaj nie zrobi jakiegoś ruchu bardzo drastycznego, to moim zdaniem nie ma szans, żeby WOT w ogóle, no, żeby serwery kiedykolwiek były zamknięte. Moim zdaniem ta gra może ewoluować jeszcze przez, o, aż do że ja już tego nie dożyję, do takiego momentu. Jedziemy dalej, panie Kamilu. Najgorsza gra, w którą kiedykolwiek grałeś. O, kurka. Jaka gra była najgorsza, jaką kiedykolwiek grałem? No były różne takie krapy, ale to się za bardzo nie pamięta, bo to się włącza, gra godzinę i po prostu odinstalowuje. Kiedyś wiem, że taka była gra Bijatyka Franco, to mi się nie podobała. I jeszcze była taka gra Detektyw Rutkowski, to też mi się bardzo nie podobała ta gra.
I jeszcze była taka gra, rezerwowe psy. Taka strategia była, pamiętam. Wydaje mi się, że to rezerwowe psy, to tą grę się kupowało, ona była od 18 lat, no i to było takie fajne, bo tam różne takie teksty były niedostępne w innych grach i tak dalej. Chyba rezerwowe psy to wygląda, no. Chyba tak to się nazywało. Oprócz tego dużo gier drewnianych, ale to już nie będę ich wymieniał. Czy jakiej muzyki słuchasz? Słucham każdej muzyki. Jeżeli chodzi o moje życie, że tak powiem, to ewoluowało to potężnie. Najpierw się słuchało tego, co przychodziło z zagranicy, czyli no tam był... Ojeny. Dużo takiej muzyki typu Carly Minogue albo Jason Donovan, był taki gość. To pamiętam, koniec podstawówki, to właśnie był Jason Donovan i tak dalej. Później wyewoluowało to w techno. Techno House był bardzo, bardzo popularny. Później w rap. Później zacząłem, jak już w szkole średniej, to miałem tak gdzieś z 19 lat, to zacząłem słuchać rapu takiego zagranicznego, czyli tam House of Pain, Onyx, Public Enemy, Ice Cube, no wszystkie te amerykańskie głównie zespoły, to można było na kasetach kupować, przegrywało się te kasety i było elegancko. Później muzyka rockowa, to już w szkole, tak w wieku powiedzmy 20 lat, muzyka rockowa, no i od tamtej pory właściwie już towarzyszy mi ta muzyka rockowa, ale nie tylko rockowa. Dzisiaj już jestem na takim poziomie, że słucham praktycznie wszystkiego, co nie przyprawia mnie o ból głowy i sprawia mi radość. Aczkolwiek nie mam w zwyczaju, jak coś robię, słuchać muzyki. Wiem, że wielu osób tak funkcjonuje, że na przykład jak coś robi na komputerze, to muzyka leci, a u mnie... No nie, raczej to tak, ja lubię mieć totalny spokój. Nie lubię też słuchać muzyki, jak chodzę na spacery, to już w ogóle wykluczone, bo wolę słuchać odgłosów natury. Także jeżeli biorę słuchawki na spacer, to tylko żeby posłuchać audiobooka, ale niestety historycznych audiobooków jest mało, najzwyczajniej w świecie jest mało, no i dupa. Dobra, jakie książki historyczne polecam? O kurczę! Słuchaj, już odpowiadałem na to pytanie chyba, także nie będę tego powtarzał. Nie będę powtarzał odpowiedzi na niektóre pytania, bo to wtedy robi się taki galimatias. Dalej, Marek Karcz. Kiedy w War Thunderze siły lądowe? No już są od dawna, kolego, od dawna. Polski degustator francuskiego bigosu z Japonii. O! Kiedy zdałeś sobie sprawę, że nagrywanie na YouTube przez ciebie jest bardzo dobrą pracą? Kiedy sobie zdałem sprawę z tego? Chyba wtedy, kiedy pierwszy raz przychód z YouTube'a przekroczył jakieś $500 miesięcznie. To chyba też była taka kwota, która robiła ogromne na mnie wrażenie i stwierdziłem, że rzeczywiście tutaj można bardzo przyjemnie zarobić pieniądze, bo zarabianie pieniędzy na YouTubie jest bardzo przyjemnym zarabianiem. Po prostu robi się to, co się lubi, wkłada się to w to niedużo pracy w stosunku do tego, co się zarabia. Nie dajcie sobie YouTuberom wmówić, że to są jakieś tam lata wyrzeczeń, że to jest coś tam i że oni są tacy biedni. Nie, moi drodzy. Nagrywanie na YouTube jest łatwą pracą, jest lekką pracą, jest przyjemną pracą. Mówię cały czas pracą, bo kolega tutaj pytał w kontekście zarobków, prawda? A ja uważam, że jeżeli zarabiamy na czymś, to jest to nasza praca. Może być to nasze hobby, może być to nasze zamiłowanie, frajda, ale również, jeżeli zarabiamy pieniądze, to jest to nasza praca po prostu. Także... No po prostu idealnie to jest. To jest takie spełnienie marzeń, można powiedzieć, bo tak naprawdę mając kanał na YouTube, ja mogę nagrać film o wszystkim. Mogę nagrać film historyczny, mogę nagrać jakąś wyprawę, gdzieś pojechać i pokazać. Mogę nagrać materiał z gry,
dowolnej, jaka mi się podoba. Nie muszę nagrywać z WOT-a, zresztą wiecie, że na streamie WOT jest co drugi dzień, tak? A nie jest codziennie. Po prostu stwierdziłem, że zbyt dużo fajnych gier mnie omija, a jestem fanem gier od wielu, wielu lat, więc chciałbym sobie pograć też w inne rzeczy. Poza streamem nie gram za bardzo w gry. Czasami WOT-a odpalę poza streamem, ale to też nie codziennie, więc no cóż, na streamie lubię sobie pograć. Tak? No, to chyba taka odpowiedź na twoje pytanie. Kolega Rudy 102, jak wyglądałby twój wymarzony czołg? Mój wymarzony czołg. Kiedyś miałem taką fazę, że gdyby zrobić składaka i wziąć E75 oraz wieżę od Conquerora, to byłaby to fantastyczna maszyna. Właściwie to nie chodziło mi o wieżę, tylko o działo. Wieża mogłaby zostać E75, tylko chciałbym mieć bardziej celne działo, lepiej skupiające i po prostu zadające większy DPM. Alfa jest oczywiście fajna, super, że E75 ma taką alfę, ale jednak brytyjskie działa tutaj, te 8-9 poziomu, to jest rewelacja. Mój wymarzony, kurczę, no, gdybym miał taki jeden wymarzony czołg wziąć, to prawdopodobnie byłby to kadłub do jakiegoś naleśnika, czyli powiedzmy, że na 8 poziomie mógłby być to kadłub od T-54 First Prototype i wieża, no troszeczkę, żeby była mocna, natomiast działo chciałbym z Karnawała w tym czołgu. Z tymi parametrami, jakie ma Karnawał. No, myślę, że to byłby wymarzony czołg. A, i opuszczanie działa, żeby było tyle, ile kadłub pozwala. Nie wiem, ile tam by pozwolił. Obecnie chyba jest 6 albo 7 stopni w T-54 First Prototype. No to nie wiem, czy to działo dotyka już. Chyba nie dotyka. No to jeszcze można tam ze 2-3 stopnie, to tak. Najlepiej 10 stopni, żeby miał. No, to byłby mój wymarzony czołg. To byłaby sieczkarnia. Po prostu sieczkarnia. DPM zachowany z Karnawała. Działo to samo. Obrażenia z Karnawała. Penetracja. No, to byłby świetny czołg. On byłby OP oczywiście, jak najbardziej byłby OP, no ale nie aż taki, że tam na strzał by wszystko brał, wiadomo, i że niezniszczalny. No, byłby nie za szybki, za to dosyć dobrze opancerzony, no i naprawdę tym DPM-em mógłby robić robotę. Taki byłby mój wymarzony czołg. A drugi, gdyby miał być wymarzony, to byłoby to coś w rodzaju Xora, tylko żeby nie tracił penetracji pocisk wraz z przebytą odległością, ten goldowy, i żeby miał takie rozjeżdżanie kółka jak kołowiec. O, Xor. Też nie byłby OP dzięki... Znaczy OP? Może byłby OP. Nie, no wtedy może byłby OP. Aczkolwiek bardzo szybko by ginął, no bo Xor to Xor. Wiadomo, jak się go trafi, to koniec. Dalej. Czy miałeś do czynienia ze zjawiskami paranormalnymi? Mój drogi, cały czas jak czytam niektóre wasze komentarze, to mam wrażenie, że mam do czynienia ze zjawiskiem paranormalnym. Czy masz tam ciepło? Tak, na razie jest lato jeszcze, więc mam ciepło. Kolega Samuel, co sądzisz o hiszpańskich czołgach WOT? Słuchaj, nie zgłębiałem tego tematu, co oni mogą wymyśleć, jeżeli chodzi o Hiszpanię. Bo historycznych projektów, czy projektów, no historycznych maszyn to oczywiście nie za dużo i jakieś bardzo niskie tiery, natomiast jeżeli chodzi o maszyny niehistoryczne, to oni mogą wymyśleć to, co u nas wymyślili. No przecież my mamy drzewko totalnie wymyślone, jakiś tam rysunek był, coś tam ktoś powiedział komuś, ktoś tam znalazł na kawałku papieru, no i wiadomo. Także nie wiem, czego się spodziewać, jeżeli chodzi o hiszpańskie drzewko. Wydaje mi się, że tutaj zawsze WG kierowało się, kiedy wypuszczają czołgi, WG kierowało się ilością graczy z danego. Jak myślicie, dlaczego Polska ma, kurka, tyle czołgów? No bo mamy duży, jak na taki kraj, który czołgów swoich nie miał prawie, że... No to mamy, kurka, taki arsenał, że szok, prawda? Dlaczego mamy? Dlatego, że w Polsce jest dużo graczy WOT-a, dlatego, że jest dużo youtuberów WOT-a i dlatego, że
dużą kasę ciągną z Polski. No to tylko dlatego jest. Normalnie my mielibyśmy jakieś czołgi, tam to już Czesi na pewno by mieli o wiele, wiele, wiele więcej czołgów niż Polacy, gdyby to było, miało być chociaż historycznie. Natomiast no jest jak jest, nie? Dwa, czy uważasz, że zostaną dodane nowe linie czołgów do istniejących już drzewek? Na przykład chińska artyleria, wypluj to słowo, na przykład brytyjskie kołowce, wypluj to słowo. Jeżeli tak, to jakie mogłyby być? Znaczy tak, już na poważnie odpowiadając na to pytanie. Chińska artyleria, słuchaj, bardzo bym chciał, żeby do WOTA już artyleria żadna nie dochodziła. Jeżeli miałaby dochodzić, to nie mam nic przeciwko temu, ale żeby były losowania, jedna artyleria na stronę. Jest 15 czołgów i na stronę jedna artyleria. Jeżeli jest bitwa 30 na 30, to wtedy mogą być dwie artylerie na stronę. I jeżeli takie ograniczenie by wprowadzili, wtedy prawdopodobnie rzeczywiście w każdej bitwie byłaby artyleria, ale byłaby to jedna artyleria w nas strzelająca i nie mam wtedy nic przeciwko wprowadzaniu kolejnych drzewek artylerii. Co do brytyjskich kołowców, słuchaj, kołowe pojazdy i tak będą wprowadzane do World of Tanks, ponieważ oni nie mogą sobie pozwolić na odpuszczenie tak zasobnej gałązki, powiedziałbym, bo tych kołowych pojazdów, może nie biorąc pod uwagę nacje konkretne, ale ogół broni pancernej na świecie, to tych kołowych pojazdów troszeczkę jednak będzie. A przypominam, że zwłaszcza po II wojnie światowej, no część armii poszła w kołowe pojazdy, montowała tam całkiem przyzwoite działa, więc teraz tylko kwestia tego, czy WG będzie starało się, no, dokąd sobie pozwoli, tak, do jakich pojazdów sobie pozwoli, żeby je wprowadzić, bo konstruktorzy i osoby decyzyjne doszły do wniosku takiego, że czołg czołgiem, ok, ale potrzebne są też pojazdy wsparcia, które nie będą miały pancerza, ale będą miały bardzo dużą siłę ognia. I wydaje mi się, że te pojazdy na razie do WOTA nie pasują, ale kiedyś w przyszłości, dlaczego nie? Dlaczego nie? Zobaczcie sobie w Armored Warfare, ile jest pojazdów kołowych, prawda? Zresztą to nie tylko są pojazdy kołowe, także pojazdy gąsienicowe bardzo szybkie są produkowane, prawda? Dalej. Czy będę na Tankfeście w tym roku, kolega Tony.pl? A poprzednie pytanie było od kolegi Samuela. Tony.pl, no nie, ja już byłem na Tankfeście, więc prawdopodobnie już nigdy więcej nie zobaczę Tankfestu. Cóż, chciałbym raczej do Rosji pojechać do muzeum, a może kiedyś się to ziści, zobaczymy. Ale bardzo mile wspominam wtedy tą obecność swoją na Tankfeście, także było fajnie. Zresztą to był taki wspólny wyjazd. Cecekki, my mieliśmy okazję się poznać lepiej. Właściwie prawie wszyscy chyba. No, było naprawdę fajne i to był mój pierwszy wylot, prawda? Kurka, więc tym bardziej dla mnie to jest wow, to jest szok. No. Także przygoda pamiętna na całe życie zdecydowanie. Bardzo byłem zadowolony z miejscówki, którą mieliśmy. Po prostu bardzo, bardzo. Nawet jeszcze kiedyś teraz myślałem, czy by tam nie odwiedzić właśnie tego miejsca. Tak, mógłbym sobie tam pochodzić. No to było... Nadawała się ta okolica zdecydowanie na moje takie samotne spacery. Dobra. Teraz tak. Może gdzieś jakiś pluton, kolega Piotrek 5 z Grzechem. Bo widzą Grzecha, brakuje crossów z innymi kanałami. To kiedyś na pewno z Grzechem coś nagramy. Może jakiś stream zrobimy? Zobaczymy. Zobaczymy. Kolega Maju, pytanie. Hallak, jakiej muzyki lubisz słuchać? To odpowiadałem. Kolega Kier... Czekajcie, zobaczę, ile to już się nagrywa. Pół godzinki, to jeszcze może troszeczkę. Kiedy obiecane streamy muzyczne? No miały być streamy muzyczne, kurka, na tym Twitchu, natomiast tam coś, jakieś banowanie wchodziło czy coś i odpuściłem ten temat, nie wiem jak to teraz, szczerze mówiąc,
wygląda. Kolega Skalar, czy masz prawo jazdy? A jeżeli to nie, to czy jest w planach? Tak, ma prawo jazdy. Kurde. O. Muszę przedłużyć, kurka. Muszę tam zerknąć, czy czasem po terminie już nie jest. Tomek Sekielski. Gdybyś nie mógł mieszkać w Polsce, to gdzie byś chciał? Nie patrząc na bariery językowe, koszty, który kraj bądź nawet miasto byś wybrał. No wiecie doskonale, że Boliwia. Boliwia, Santa Cruz de la Sierra, myślę, że to jest odpowiednie miasto. Ewentualnie Sucre, chociaż Santa Cruz większe możliwości niż Sucre, zdecydowanie. Nie, no Santa Cruz. Tak, Santa Cruz. Gdybym mógł wybrać. Ciepło. Nie upalnie jakoś bardzo, bardzo ciepło, że już nic nie idzie zrobić. Świeże owoce, śpiew papug kolorowych za oknem, wiszące jakieś owoce na ulicy, nawet, kurde, mandarynki za płotem. No po prostu tak, tak, tak. Jeszcze raz tak. No i koszty życia. Tutaj mówisz, że miałbym tego w ogóle na to nie zwracać uwagi, ale jednak koszty życia, no zawsze się zwraca na to uwagę, więc tutaj Boliwia jest cudownym krajem. Nie wiadomo, jak wpłynie na ceny tam cała ta pandemiczna sytuacja, no ale zobaczymy. Czy mam jakieś ciekawe zegarki? Kolega Marcin pyta. Słuchaj, zegarków nie mam, zawsze byłem biedakiem i zegarek jedyny, który sobie... Znaczy, mam tam jakieś takie badziewiaste, wiadomo, na AliExpress jakieś kupiłem za chyba 8 dolarów czy 7 dolarów. Tylko problem w tym, że na zdjęciu to wyglądało ładnie, że ten zegarek, że te... to, co się wyświetla, jest wyraźne, natomiast jak włączyłem ten zegarek, to kurka nawet połowy tej jasności nie ma i ledwo co widać, także do dupy. Wziąłem ten zegarek na wyprawę, żeby komuś dać jako łapówkę, no bo to wyglądał na taki kurka super konkretny, ale nie było okazji dawać nikomu takiej łapówki aż dłużej, więc wróciłem z tym zegarkiem. No i nie wiem, on mi jakiś alarm tam jest włączony, wiem, że jeszcze działa, bo z plecaka dochodzi czasami ten jego alarm, taki cichutki. A obecnie mam zegarek, kupiłem sobie zegarek, który się nazywa Huawei GT Active. Używany kupiłem na Allegro, dałem, już teraz nie chcę skłamać, albo 200 zł, albo 300, coś pomiędzy. Kolega, który sprzedawał, reklamował, że to bardzo jest zegarek długo trzymający i w idealnym stanie i rzeczywiście prawdę pisał. Zegarek dostałem praktycznie jak nowy. Jestem z niego mega zadowolony, ładuje się go co około 10 dni. Super, no to już lepszego zegarka nie potrzebuję. Ma wysokościomierz, ma barometr. Co tam jeszcze? No, liczy tam te kalorie, chociaż źle je liczy, bo rano jak trochę tam po domu pochodzę, to za dużo moim zdaniem jest naliczone, ale to jest jego jedyna wada właśnie, że liczy słabo kalorie. Znaczy, w czasie jakiejś tam marszu liczy dobrze, natomiast w domu jak się siedzi, to nie wiem, czy GPS mu skacze na boki, czy co, że czasami jest na przykład, że ja troszkę po domu pochodzę, a tu nagle... 300 kroków. No 300 kroków to na pewno po domu tak łatwo nie jest zrobić, prawda? Bo ja raczej jestem trybem siedzącym zainteresowany zawsze, kurde. No, ale zegarek polecam, naprawdę fajny zegareczek. Co do wyświetlacza, chyba to jest AMOLED nawet. Rewelacja, naprawdę. Tarcz od groma, każdy sobie może jakąś tam wybrać. Pasek wygląda na mega solidny, tutaj noszę już go, no już go mam z pół roku chyba i nic się, kompletnie nic się z nim nie dzieje, nie zarysowało się nawet to szkiełko, o nie, jest takie małe zarysowanie, bardzo malutkie, o długości 2 mm z boku, no to musiałem gdzieś uderzyć, albo ono było może już, nie pamiętam, no naprawdę polecam. Dalej. Kolega Ibro Diesel.
Jak sądzisz, czy wprowadzenie do WOTA tego X-Raya oraz Liny z War Thundera to dobry pomysł? O kurka, jakie ciekawe pytanie. A więc zacznijmy od X-Raya. Wiesz co? Ja mi się wydaje, że taka funkcja, gdyby do WOTA była zaimplementowana, to oni by się zamotali w wargamingu, jak mieliby pokazywać, bo w War Thunderze jest zupełnie inny system. Tam jest istotne to, co się dzieje z pociskiem po przebiciu pancerza, prawda, jaka jest droga tego pocisku, że tam on rykoszetuje. Tutaj właściwie ten pocisk nie rykoszetuje, on po prostu wchodzi i jeżeli trafia na jakiś moduł, to wtedy go uszkadza, jeżeli przechodzi, to później jeszcze, to by było bardzo, że tak powiem, proste, aczkolwiek chciałbym to zobaczyć. Natomiast co do Liny, to mi się wydaje, że nie, bo w War Thunderze to bardzo, nie wiem jak teraz, ale jak tą Linę wprowadzili, to mega sztucznie, mega drewno to było. Jak ktoś kogoś tam przewracał za pomocą tej Liny, czy odwracał, mega drewnianie to wyglądało. Nie wiem jak jest teraz, od razu powiem, ale komicznie to wyglądało wręcz. No, wiadomo, że to super, że taka opcja w ogóle jest. Jak najbardziej, super. Natomiast no myślę, że ta fizyka nie daje rady w takim wypadku. Naprawdę nie daje rady. Dalej. Kolega Jakbob, jakie ciekawe miejsce historyczne poleciłbym odwiedzić w Polsce? Ciekawe miejsce historyczne. Chyba MRU jest takim najciekawszym miejscem dla mnie historycznym. No, bo tam jednak dużo rzeczy jest zachowanych. Można tam spędzić cały dzień. Tak, MRU, zdecydowanie. Czyli międzyrzecki rejon umocniony. Fajna przygoda, fajne przeżycie. Byłem raz też z graczami World of Tanks i bardzo fajne chłopaki. Bardzo fajna przygoda była. Szkoda, że taki gruby jestem, to wiadomo, że jak tam się po schodach wchodziło, to kurka, myślałem, że mi, nie wiem, serducho dupskiem wyskoczy i zostanie tam na dole. Ale fajnie, naprawdę fajnie. Jedziemy dalej, pan Śmigol. Pytanie odnośnie War Thundera. Kiedy na kanale... Ostatnio na kanale coraz mniej powtórek z owej gry, z czym nie mam żadnego problemu, absolutnie. Natomiast jeżeli już mamy coś wysyłać, to co konkretnie chciałbyś dostawać? Bitwy z fragowaniem, czy raczej jakąś konkretną akcję, czy konkretną maszynę? Czy może raczej tylko bitwy realistyczne, albo tylko samolotowe? Chciałbym poznać historię tego swetra. Panie Śmigolu, otóż zawsze liczy się u mnie pojazd, albo mapa, albo samolot, albo tam okręt, wiadomo. Bo jeżeli chodzi o jakieś akcje i tak dalej, to ja i tak nie potrafię zrozumieć często, co się dzieje w bitwie, bo nie znam map na przykład. Nie wiem, czy tutaj gość specjalnie jak wjechał, to jest jakaś super pozycja i mógłbym powiedzieć widzom, że o, zobaczcie, tutaj jest rewelacyjna pozycja i tak dalej, bo nie wiem, może to był akurat fuks, że tam wjechał, a przeciwnicy bokiem byli wystawieni i tak dalej. Natomiast to, co chciałbym z War Thundera pokazywać, to na pewno mapy, czyli mapy takich, których jeszcze nie było, oraz no przede wszystkim jednak sprzęt wojskowy, tak, czyli samoloty, jakich nie było, czołgi, jakich nie było, sporo już tych pojazdów takich, czym dziwniejsze, tym lepsze, a najciekawiej, no to oczywiście jak w WOTie nie ma czegoś, pokazać jest, bo wtedy gracze z WOTa mogą się zainteresować i powiedzieć, o kurka, no to w WOTie tego nie ma i na pewno nie będzie długo, to ja sobie zainstaluję War Thundera i może sobie to zrobię, może sobie pogram, prawda? To głównie taki jest cel tych filmików. Kolega Bengo, czy Andrzej Zaborski to twój starszy brat? Nie mam starszego brata, mój drogi. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, kto to jest Andrzej Zaborski. Może go znam, ale w takim razie nie wiem, że się nazywa Zaborski. Bukaj Kister, czy oceniasz, jak oceniasz ulepszenia polowe i czy uważasz, że to jest w ogóle potrzebne? Jakiś zamiennik na miejsce tego. Czy uważasz, że ten pierwszy czołg premium 9 poziomu mógłby posiadać lepsze charakterystyki lub miałbyś jakiś inny zamiennik na niego?
Ło, kurka, jakie złożone pytanie. Ulepszenia polowe na początek. No, ulepszenia polowe, bardzo fajna rzecz. Być może chciałbym, żeby te ulepszenia troszeczkę bardziej ingerowały w charakterystyki pojazdu. Natomiast z drugiej strony, gdybyśmy to zrobili, to być może byłaby to za duża ingerencja, czyli moglibyśmy zrobić z pojazdu wolnego szybki, a z pojazdu mało zwrotnego bardzo zwrotny i odwrotnie, prawda? No cóż, wydaje mi się, że takie modyfikacje są fajne. Ja niektóre wykorzystuję. To nie jest tak, że jak te ulepszenia wrzucę, to na przykład wszystkie wykorzystuję, bo niektóre ulepszenia na niektórych pojazdach, na przykład w ogóle mi nie pasuje to, że gdzieś dodam, ale gdzieś znowu ujmę, prawda? Ale ja uważam, że są to bardzo fajne rzeczy. Zdecydowanie bardzo fajne rzeczy. Jakby te ulepszenia połączyć jeszcze z załogą 2.0, o, to by było fajne. A czy ten czołg 9 tieru, a czy pierwszy czołg 11, przepraszam. Czy uważasz, że ten pierwszy czołg premium 11 tieru mógłby posiadać lepsze charakterystyki? Chyba ci o 9 tutaj chodziło. Jeżeli chodzi o 9, no dla mnie jest to czołg taki, no jest, bo jest. Oczywiście pierwsza 9, więc super, jest to jakiś prekursor. Natomiast nie uważam, żeby ten czołg był jakiś super dobry. Ja już zrobiłem cały film, więc nie będę się powtarzał. Tam dokładnie omówiłem, co ja bym w tym pojeździe poprawił, żeby on był bardziej atrakcyjny dla gracza. Być może nie chcieli przesadzić, za pierwsze, żeby gracze nie powiedzieli, że o, skok na kasę, znowu teraz 9 lepsze od drzewkowych i tak dalej. Być może to jest powód po prostu, że on jest taki, powiedziałbym, trochę nijaki. Nie można powiedzieć, że tym czołgiem nie da się grać, że nie da się zrobić nim dobrego wyniku. Oczywiście, że się da. Natomiast no nie można powiedzieć, że super, super warty ten czołg jest robienia, czy kupienia, czy ekspienia, bo nie wiadomo, jak kiedyś może być. Wiecie, dzisiaj raz mówią, że to będzie tylko do zdobycia w ten sposób, później mogą go wrzucić gdzieś do sklepu albo gdzieś do jakiegoś maratonu. No to to jest wargaming, tak? To są tutaj nieprzebrane szklanki bimbru i jeszcze innych wyskokowych rzeczy i później szalone pomysły. Nieprzebrana skarbnica szalonych pomysłów wargamingu. Dobra, moi drodzy, to tyle. Myślę, że się nagadałem. Wystarczająco się nagadałem. Oczywiście odpowiedzi na te pytania będą kontynuowane. Natomiast, kurka, miałem taki cel, żeby je na wszystkie odpowiedzieć, ale jeżeli ja mam to zrobić, bo widzę, że wy jak to usłyszeliście, to tu mnóstwo pytań przybyło, kurka wodna. Więc skończyliśmy na pytaniu kolegi Bukaj Kister. Dobra. No okej. Może jednak na wszystkie nie odpowiem, bo kurczę, jest tych pytań 260, albo spróbuję bardziej lakonicznie odpowiadać w przyszłym materiale. To tyle. Zobaczmy, ile tutaj zajęło to. Oj, tak. To tyle. Żegnam się z wami. Do usłyszenia.
Dobra.